Narysujmy obwód elektryczny, podobny jak w poprzednim filmie, ale trochę bardziej złożony. Bateria, albo inaczej mówiąc, ogniwo. Biegun dodatni, dłuższa kreska. Biegun ujemny, krótsza kreska. I przewodem połączymy źródło napięcia, czyli baterię, z odbiornikami. W poprzednim filmie był to jeden opornik. Teraz będą trzy: pierwszy opornik, drugi opornik i trzeci opornik. I zamykamy obwód tak, żeby mógł popłynąć prąd. Na takie połączenie oporników jeden za drugim mówimy, że jest to połączenie szeregowe. Koniec jednego elementu połączony jest z początkiem następnego i tak dalej. Zaraz okaże się, jakie ma właściwości połączenie szeregowe. Bateria jest źródłem napięcia. Oznaczmy napięcie, jakie wytwarza bateria przez duże Up. Oznaczmy też napięcie na baterii strzałką. Pamiętajcie, że grot strzałki wskazuje zawsze wyższy potencjał, czyli w przypadku baterii biegun dodatni. I ponieważ bateria wytwarza różnicę potencjałów i obwód jest zamknięty, to popłynie w tym obwodzie prąd. Oznaczmy kierunek płynącego w tym obwodzie prądu strzałką. Pamiętajcie, że umowa jest taka. Że kierunek prądu oznaczamy tak, jakby poruszały się ładunki dodatnie czyli od plusa źródła napięcia, przez cały obwód i do minusa. Natężenie prądu to z definicji ilość ładunku, jaka przepływa przez przekrój poprzeczny danego elementu układu w jednostce czasu czyli ładunek przez czas. I natężenie prądu oznaczamy dużą literą i. Z zasady zachowania ładunku wynika, że w takim obwodzie elektrycznym jak ten, w każdym jego punkcie natężenie prądu jest takie samo, bo ładunki mogą się poruszać tylko jedną drogą nie ma żadnych rozgałęzień w tym układzie. Mówiąc inaczej, ładunek elektryczny jest zachowany nie znika i nie powstaje z niczego. To, co wpływa do danego elementu obwodu, musi w tej samej ilości z drugiej strony wypłynąć. Czyli natężenie prądu jest w każdym miejscu takiego obwodu takie samo. Oznaczmy w związku z tym prąd płynący przez każdy z tych oporników przez i. Tutaj i i przez ostatni opornik też płynie prąd o natężeniu i. Nie ma potrzeby nazywania tych prądów i 1, i 2, i 3, bo przez każdy opornik płynie taki sam prąd. Każde z tych trzech natężeń prądu jest takie samo. Jeżeli macie możliwość zbudowania takiego obwodu z bateryjki i na przykład trzech żarówek, to polecam wykonanie takiego doświadczenia. Zbudujcie taki układ i spróbujcie zmierzyć prąd płynący przez każdy z trzech elementów. Wystarczy do tego zwykły miernik uniwersalny. O miernikach i o tym, jak mierzy się natężenie prądu w obwodzie, opowiemy w jednym z kolejnych filmów. Oznaczmy wszystkie elementy układu. Pierwszy opornik ma opór R1. Drugi opornik R2 i trzeci opornik ma opór R3. I zakładamy, że przewody łączące elementy układu, czyli doprowadzenia na takim schemacie pomiędzy elementami obwodu, pomiędzy źródłem napięcia i opornikami mają zerowy opór, 0 zero omów. Co się dzieje w takim obwodzie elektrycznym? Zacznijmy od napięć. Napięcie to różnica potencjałów. Napięcie mierzymy zawsze w dwóch punktach, to znaczy, że mierzymy różnicę potencjałów pomiędzy tymi dwoma punktami. Oznaczmy w takim razie punkty w tym obwodzie, pomiędzy którymi będziemy mierzyli albo raczej obliczali napięcie. Dodatni biegun baterii niech będzie oznaczony jako punkt A. Możemy zaznaczyć go na przykład tutaj, ale możemy też zaznaczyć go tutaj, bo zakładamy, że przewody łączące elementy obwodu mają zerowy opór. Czyli w tych dwóch miejscach potencjał będzie taki sam. I dalej punkt B, punkt C i punkt D. Jeżeli zmierzymy teraz spadek napięcia na oporniku R1, to zgodnie z prawem OMA, które omawialiśmy w poprzednim filmie, napięcie to jest równe i razy R1. Jeżeli zmierzymy spadek napięcia na oporniku R2, to zgodnie z prawem OMA jest on równy i razy r2 i na oporniku r3 spadek napięcia równy jest i razy r3 zgodnie z definicją napięcia, które jest różnicą potencjałów, spadek napięcia na każdym z oporników to różnica potencjałów pomiędzy jego końcami narysujmy teraz ten sam układ w trochę inny sposób rozetnijmy układ w punkcie D i rozłóżmy wszystkie jego elementy w jednej linii. W punkcie d przed baterią jest jakiś potencjał, i bateria powoduje, że potencjał ten rośnie, ale potem na opornikach potencjał maleje. Opornik nie wytwarza napięcia, nie jest źródłem energii, jest tylko jej odbiornikiem, zużywa wytworzoną przez baterię energię potencjalną. Jeżeli poruszamy się zgodnie z kierunkiem przepływu prądu, to potencjał za opornikiem będzie niższy. Niż potencjał przed opornikiem, i na kolejnym oporniku potencjał znowu maleje, i na kolejnym jeszcze bardziej maleje. I na końcu potencjał musi być taki sam, jak potencjał, od którego zaczęliśmy, bo te dwa punkty to jest tak naprawdę ten sam punkt. Żeby móc ładnie narysować, o co chodzi, rozcięliśmy obwód w punkcie d. To jest punkt d, i to też jest punkt d. Potencjał w tych dwóch miejscach na takim wykresie jest taki sam. W związku z tym, to co na baterii urosło, to po kolei spadało na kolejnych opornikach i wróciliśmy do tego samego punktu. Czyli napięcie wytworzone przez baterię U jest równe sumie kolejnych spadków napięcia na opornikach U1 plus U2 plus U3. Napięcie wytworzone przez baterię U. Równe jest sumie kolejnych spadków napięć na opornikach U1, plus U2, plus U3. Zbudujmy teraz podobny obwód elektryczny, ale zastąpmy oporniki R1, R2 i R3 jednym opornikiem. Nazwijmy go opornikiem zastępczym, a jego opór oporem zastępczym i oznaczmy przez R. Niech ten zastępczy opór zachowuje się w układzie identycznie jak te trzy oporniki łącznie. Czyli jeżeli zastąpimy trzy oporniki R1, R2, R3 jednym opornikiem o oporze R i podłączymy do niego baterię o napięciu U o takiej samej różnicy potencjałów, to tak jak w pierwszym obwodzie popłynie przez ten opornik taki sam prąd o natężeniu I. Zgodnie z prawem OMA możemy podstawić za U1 I razy R1, za U2 I razy R2 i za U3 I Razy R3. I znowu zgodnie z prawem OMA, na podstawie tego, że przez opornik o oporze zastępczym R przy podłączeniu go do baterii o napięciu U również płynie prąd o natężeniu I, możemy zastąpić napięcie U przez I razy opór zastępczy R. I jeżeli teraz podzielimy obydwie strony równania przez I, to okazuje się, że opór zastępczy układu trzech oporników połączonych szeregowo Wynosi R1 plus R2 plus R3. Otrzymaliśmy bardzo prostą i okazuje się również, że bardzo przydatną zależność. Opór zastępczy układu oporników połączonych szeregowo jest sumą oporów poszczególnych oporników. Ich opory się dodają. Zobaczmy teraz na przykładzie, jak tę wiedzę można wykorzystać. Powiedzmy, że napięcie na baterii wynosi 20 V. Niech opornik pierwszy ma opór równy 2 omy, drugi opornik ma opór równy 3 omy, i trzeci opornik ma opór równy 5 omów. Jaka jest całkowita wartość oporu takiego układu trzech oporników? Czyli jaka jest wartość oporu zastępczego? Jeżeli chcielibyśmy zastąpić te trzy oporniki jednym, który zachowywałby się w tym układzie identycznie jak te trzy, to jaki powinien być jego opór? Opór zastępczy R to zgodnie z tym, co przed chwilą napisaliśmy, 2 omy plus 3Ω plus 5 omów, czyli 10 omów. I ten wzór na opór zastępczy szeregowego układu oporników przydaje się do tego, że jeżeli znamy opór zastępczy, to możemy obliczyć wartości natężenia prądu, jaki płynie w tym obwodzie. Zgodnie z prawem OMA, napięcie U równe jest natężenie prądu I razy opór zastępczy R. Podstawiając wartości napięcia i oporu, otrzymujemy 20 V równe jest natężenie prądu I razy 10 Omów. Jeżeli podzielimy obydwie strony równania przez 10, to otrzymamy, że natężenie prądu I równe jest 20 przez 10, czyli 2, 2 ampery, albo 2 kulomby na sekundę. Zapamiętajcie z tego filmu przede wszystkim to, że jeżeli oporniki połączone są szeregowo, czyli jeden za drugim, to opór zastępczy takiego układu równy jest sumie poszczególnych oporów. Sumie oporów poszczególnych oporników